Hej, cześć, siemano, witajcie, dzisiaj zagramy sobie w Dark Souls 3. Czemu nie Dark Souls 2, ani 1, bo Dark Souls 3. Tak, ogólnie chciałem zagrać w Bloodborne'a, a że Bloodborne na PC nie jest, no to postanowiłem sobie tego Dark Soulsa zagrać. Zagrałem sobie prywatnie, żeby po prostu poznać te mechaniki po sterowaniu. Pobawiłem się troszeczkę, ponieważ mi się nie przystosowało. Później się pobawiłem po prostu w dojrzewaniu, co tam jest, co mogę zrobić. Także wiem mniej więcej, co się będzie działo. Ogólnie jest to poziom bardzo trudny. Nawet bym powiedział, że krytyczny dla tych osób, którzy no, nie mają zbytnio styczności, tak jak ja, z takimi dość hardkorowymi grami. Nie ma tutaj poziomów, nie ma normalnego, łatwego, trudnego. W sumie jest tylko jeden, trudny. Albo kozacko trudny, zależy do kogo. Dla tych, którzy Dark Soulsa przeszli na przykład jedynkę, dwójkę z mrugnięciem oka, no to dla nich to jest pikuś. A dla mnie no to może być dosyć bolesna przygoda. Zobaczymy, jak sobie to będzie wyglądało. Ogólnie postanowiłem, że nie będę tam nagrywał odcinek za odcinkiem. Wszystko po kolei, tylko po prostu na przykład jakaś będzie dana plansza i tam na przykład sobie poeksploruję. Później na przykład z wami trochę będę eksplorował i pójdziemy sobie na bossa. Bo tutaj bossy stanowią główny wątek, którym po prostu jest ich dużo i jest dosyć fajnie. Więc gra na zasadzie Sakiro, Bloodborne'a. Będzie się działo. No i przejdźmy zatem do tej zabawy. Chyba wszystko powiedziałem, ale główne jeszcze takie wątki, co tam chodzi, jak to zdobywać, to wszystko, to przejdziemy sobie, ale już w grze, jak będziemy po prostu razem z naszą postacią. Także rozpocznijmy sobie gierkę i obejrzyjmy, bo akurat yes, tego nie oglądałem, indeed. Tylko zapominałem i po prostu bawiłem się, o co tam w tej grze chodzi. Także oglądajmy. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the Lords go. Without thrones. When the link of fire is threatened, the bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead. Unfit even to be Cinder. And so it is that Ash seeketh embers.
No to powiem wam, że wprowadzenie było naprawdę klimatyczne, także pora zająć się naszą postacią. Także wybierzmy sobie imię, płeć, mężczyzna, wiek, młodość, niech będzie klasa. I klasę sobie wybrałem podczas właśnie przywitania się z tą grą, obczajania. To sobie oczywiście sprawdzałem, jakie oczywiście tutaj każda postać ma mniej więcej poziomy, ale stwierdziłem, że wojownik będzie dosyć ciekawą postacią, także wybierzmy sobie wojownika do daru pogrzebowego. Mogę sobie przeznaczyć tak naprawdę różne przedmioty. Ja sobie wziąłem pierścień życia i tak zostanie. Gotowe twarze, budowa ciała i wygląd. Także weźmy sobie do oczywiście budowy ciała, ja bym wybrał sobie standardowo, bo standardowa jest dosyć ciekawa. I z wyglądem oczywiście pobawimy się, ale po prostu te takie najważniejsze szczegóły, nie będziemy jakieś małe rzeczy się bawić. Czyli tak, płeć, aha, w sumie tutaj nie muszę się bawić, bo to na pewno jest zrobione. Także płeć, wiek, głos bym sobie tak dojrzały, sylwetka, weźmy sobie muskularną, czemu by nie. Oczywiście tutaj są przyciski jak od konsoli. Nie wiem czemu tak jest, ale po prostu tak Dark Soulsy mają, także ja się w to nie mieszam. Szczegóły budowy, o widzicie, tutaj jakieś takie drobne, mikroskopijne rzeczy, które możemy się bawić oczywiście, ale ja oczywiście się pobawię to, na czym mi najbardziej zależy. O, kolor skóry na pewno nam się przyda, budowa, w sumie do budowy ciała bym też jeszcze mógł się wrócić, ale chyba sylwetka będzie w miarę spoko, więc okej. Bazowy kolor skóry, tutaj dalej możemy się bawić takie rzeczy, szczegóły twarzy. No szczegóły twarzy jak najbardziej bym się pobawił, na pewno włosy. Ja bym wybrał sobie takie dłuższe, o takie ciekawe, kolor włosów, jak najbardziej niech będą czarne. Brwi nie muszę, kolor brwi tak samo, zarościk, pokażcie, który by był ciekawy, ten jest dosyć ciekawy. Okej, ten jest taki, tak. Wybierzmy sobie albo ten. Ten i ten jest nawet dosyć ciekawy. Więc może ten będzie dosyć ciekawy, tak pod czarne włosy, także kolor zarostu jak najbardziej czarny. Rzęsy nic, kolor rzęsów też nic, także ja bym sobie został przy tym. No i dalej chyba muszę wam powiedzieć, że nie muszę się to bawić, bo najważniejszy szczegół to oczywiście twarz, no i tam budowa ciała, chociaż będziemy mieli zbroję, to tak nie będzie w sumie tego widać. Także to bym sobie zostawił, także zakończmy tworzenie, przejdźmy zatem do rozgryweczki. I myk, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak będzie mój poziom skilla wyglądał w tej grze. Oj, wydaje mi się, że będzie słabo, ale zobaczymy sami. A to już jesteśmy my, nasza postać, która wyszła z podziemia, z podziemi. I tutaj tak naprawdę zaczynamy przygodę z naszymi Dark Soulsami. I tak, nie wiedziałem do czego służy butelka Stusa. Sprawdziłem, należy ona, żeby się wyleczyć. Mamy ich 3, jak nam się skończą, to nie mamy ich. Albo zginiemy, nam się zwrócą, albo po prostu musimy dojść do ogniska. Dzięki czemu nam przywraca to. To jest jedna kwestia, jest kwestia, że sterowanie jakoś nie mogłem ogarnąć, jakoś, no nie byłem przystosowany do tego sterowania, jakoś w miarę ogarnąłem, no i można się przyzwyczaić po troszeczkę po ograniu. Kolejna rzecz, będzie ciężko, kolejna rzecz to jest taka, że jeżeli zginiemy, zostawiamy tak naprawdę duszę, którą możemy przybiec tu, żeby ją wziąć, żeby mieć to, co zdobyliśmy. Jak nie przybędziemy, albo po drodze nas ktoś załatwi, to ta dusza znika i tak to wygląda schemat. W prawym dolnym rogu możemy zbierać dusze, za które po prostu możemy zwiększać poziomy, czy to siły, witalności, jest tego dużo. Możemy kupować jakieś lepsze bronie, lepsze opancerzenia, możemy jakieś kupywać bomby. Tutaj jakieś są znaczniki, niektóre są pozostawione przez grę, a niektóre po prostu przez graczy. Każdy tutaj może sobie coś takiego wstawić. Jeszcze jedna rzecz. Jest taka, że jak zginiemy, albo po prostu przejdziemy dalej, to potwory znowu nam się od nowa po prostu zrespią. Czyli teraz załóżmy, zabijemy każdego potwora i jeżeli pójdziemy do ogniska, zrobimy jakiś tam eksperyment, albo pójdziemy na przykład podzwiększyć sobie poziom albo coś, wrócimy z powrotem, to potwory na nowo będą się pojawiały i tak bez końca. Zwykły atak, oczywiście tutaj są podstawowe rzeczy, które już sobie ogarniałem, więc przejdźmy do rozgrywki z naszym pierwszym przeciwnikiem, którym jest... Bo ja wiem,
Jakiś potwór. Ja pierdzielę, no bez jaj! Kilka dni wstecz sobie pograłem, już taka słaba kondycja? No proszę cię. Sprint, o właśnie, tutaj zbiegamy na spację i skakczemy na spację. Także dosyć interesujące i dosyć, no ciężkie troszeczkę. Dusza opuszczonego ciała, zaś możemy sobie oczywiście wziąć to. Teraz nie muszę tego używać, bo jakbym stracił duszę, to nie mam tego. A tak, to mam sobie elegancko w ekwipunku. Już wam pokazuję. Tutaj mamy, to mogę sobie aktywować. I wtedy mogę najlepiej aktywować te dusze, jak jesteśmy już przy tym, gdzie możemy sobie zwiększyć poziom. To jest wtedy najlepsza sytuacja. I myk po tobie, gościu. I te dusze w prawym dolnym rogu nam się zwiększają. Popielna butelka susa. To jest w lewym górnym rogu ta niebieska kreska, dzięki czemu mamy coś takiego. O właśnie, ryk. I teraz mamy po prostu takie silniejsze ataki. Na tym to wygląda. Możemy iść tu, możemy iść tu. Przejdźmy się zatem najpierw do góry. Wiecie, ja grałem ten początek, ale też nie pamiętam co gdzie jest, czy po prostu wszystko pozbierałem. Oczywiście serię będę chciał zrobić na takiej, nie wiem czy ja to mówiłem w sumie na wstępie, że te ciekawsze misje, czy eksploracja. Na przykład poeksploruję sobie teren, zaś razem z wami najwyżej będę eksplorował ten teren, pójdziemy sobie na bossa, nie? Tak to będzie wyglądało. No, tylko nie wiem właśnie w ilu odcinkach, bo za daleko nie dojdę. Także letym za tym, co mnie tutaj strzelasz, panie? Nie ma strzelania. Zaraz się do ciebie, gościu, wrócimy. Tylko pamiętam, że tu była jeszcze jedna ścieżka. O właśnie, oj, oj, oj. No i po co tak? Po co ty robisz? Oszalałeś, oszalałeś, gościu, jeden z drugim. Ja pierdzielę, nie, ja tutaj będę słaby w tą grę. Bo tak naprawdę idzie to zrobić, jak się już tak przyzwyczaisz, wiesz o co chodzi, to naprawdę idzie to fajnie pograć. Oczywiście jest to taki symulator śmierci, można powiedzieć, ta gra. Tak określili przynajmniej TV gry w takim filmie właśnie z Dark Soulsów, taki był tytuł. I tu mamy zawrócić, i ja tak zrobiłem. Może później, jak będę miał wyższy level, to sobie najwyżej prywatnie tutaj przyjdę, ale pokazać wam oczywiście chciałbym. I może, wiecie co? Zabrałbym tamtą duszę na 12, tylko nie wiem, czy mi się uda. Bo widzicie, jest tu duży lodowy potwór i no, raczej go nie pokonam. Także chcę tylko pobiec, zabrać to. No i spierdzielę z powrotem, no bo nie mamy jeszcze szans raczej z tym potworem. A jeszcze przed chwilą nagrywałem właśnie i poszłem na tego potwora i lepiej nie gadać, 4 zgony. Lepiej tam nie idę już. Lepiej nie, że początek nie był jakiś fatalny, to lecimy od razu dalej. Bo wiem, że w pierwszym odcinku raczej jeszcze powalczymy z bossem. Zmiana broni, okej. Okay. Jakieś wskazóweczki niech będą. No ogólnie fajnie ten świat wygląda, nie? Taki no mroczny jest. Jest co, na co popatrzeć. Skąd wiem, że będzie pierwszy boss? Bo właśnie do pierwszego bossa dotarłem, pokonałem go za 4., 5. razem, ale go pokonałem. I jeszcze Rage'a wtedy nie miałem, bo dopiero tą grę poznawałem, także spoko, nie? Okej. Okay. Odpoczynek przy ognisku, od nowa pyżyt i zapasu Estusa. Czyli widzicie, mam teraz 2 Estusy, max na razie możemy mieć 3. Także rozpalamy sobie ognisko. Możemy sobie przy nim usiąść. I teraz właśnie, jak to zrobiliśmy, to już nam się potwory z powrotem zerspiły. I mamy odpoczynek właśnie, a właśnie, bo mogłem sobie takie motki ładne, eleganckie mamy tu, o na przykład. Hello boy! I tam jakbyśmy poszli, to już potwory nam się zregenerowały od nowa, nie? Także wolę iść razem z wami dalej. Oż ty! Ja pierdzielę! Muszę to sobie na spokojnie tutaj zaplanować. Bo to nie jest takie hop-siup. Święty dzwonek kapłana. No te przedmioty coś możemy sprzedać, albo po prostu mogą nam się przydać zawsze. I to ogólnie właśnie gra taktyczna, nie? Ja tam za bardzo idę do przodu, ale wiecie. Różnie to bywa. Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie i taka zabawa właśnie z nimi. Ale wygląda to bardzo fajnie. Klimatycznie. Dobra. I teraz bym się tutaj chciał przebiec. Podczas sprintu skok, właśnie, to jest najgorsza rzecz, bo nie dość, że na spację biegam, to jeszcze na spację skakam. I tutaj wiem, że była jakaś dusza, o właśnie na to, tylko muszę tam skoczyć. A żeby skoczyć, to muszę najpierw na spację biec i na spację skoczyć. Nie wiem, wiedziałem, że to za pierwszym razem nie wyjdzie, bo jestem słaby. Podczas padania atak z góry, czyli tu mamy przeciwnika i my go z góry. I nie wie, co jest grane.
Ten we mnie będzie strzelał. Ale on nie wie, że ja go pokonam. To jest najlepsze, nie? Czekajcie, to jest jeden, to jest dwóch. Nie! Zdupczyłem! Ale w sumie jakoś wyszło i tak. Okej, dobra. I zbieramy sobie oczywiście niknąca dusza oraz bomba zapalająca, która nam się przyda, którą mogę w sumie aktywować do naszego ekwipunku. Tylko ją się aktywuje tu czy tu? Chyba tu. Okej, i możemy sobie wybrać. To jest po prostu zwykła bomba, którą warto sobie na początek przeznaczyć na naszego bossa, którego na tę chwilę spotkamy. Nie wiem, czy w sumie tam iść, czy nie iść, a tak będę musiał iść. Dobra, i jeszcze chciałbym tylko skoczyć, może się teraz uda. Bo to nie jest tak, o, muszę wyczuć, kiedy mam skoczyć, kurczę. Ja pierdzielę! To jest najgorsze, że niekiedy też muszę zwracać uwagę, bo nasza postać jest za ciężka i też ma po prostu problem z doskoczeniem. Tak, późniejszy etap na przykład jest, nie? Teraz nie wiem, no muszę jakoś skoczyć tak, nie? Ale ja nie wiem, kiedy mam skoczyć. Okej, dobra, jest do 3 razy sztuka. Odłamek tytaniu, oczywiście tam jakoś modyfikacja broni i tak dalej. Także no się tu oczywiście przyda. Zatem do przodu. I takie otwarte przestrzenie mogą świadczyć jedno. Walka z bossem. Ale za którym razem nam się uda? Powiem wam, że ten boss jest bardzo ciekawy. Zatem podejdźmy do niego. Zabierzmy mu miecz. I nie wiem, czy to było warto robić, bo teraz będziemy mieli przechlapane. Ładuję go od razu. Uciekaj! Uciekaj! Czekaj. Weź tak. Okej. Jeszcze raz. Okej. Na spokojnie. O nie! I on się teraz zamienia w jakiegoś mega potwora, nie? Oj. Estusik, na szybko! Estusik! Pi! Dawaj. Kurde. O, cholerka. Dawaj. Woo! Easy boy. No, jego pokonałeś, jego. Kręty miecz, dawaj. Za pierwszym razem, no ale mówię, grałem sobie prywatnie, ale to tak nie zmienia postaci rzeczy, że mi się udało. I odpalamy ognisko, elegancko. Jestem zadowolony. Warto najpierw poznać mechaniki właśnie tego przeciwnika, bossa, żeby wiedzieć, jak dalej z nim walczyć. To warto to wiedzieć. I po pokonaniu bossa mam taki żart, że fajnie jest nasz strój podpalony. I co najciekawsze, takie otwieranie drzwi dużych jest powiązane właśnie z tym Bloodburnem. To mi się zawsze podobało, że to otwieranie i tam kolejny etap dalszej gry, nie? Alright. Tutaj weź sobie duszę. Nie, tu złamany prosty miecz. Aha, bo w sumie nie każdy taki biały dymek to jest dusza. Niekiedy to jest właśnie coś innego. Otwórz menu. A po co mi otwierać menu? No niby otworę, nie? I tu oczywiście mogę wam pokazać, że zdobyliśmy kolejny mieczyk. I tu oczywiście mogę porównywać go, ale jak widzicie, słabszy od naszego, także no nie ma po co zakładać teraz tego słabszego. I oczywiście eksploracja w Dark Soulsach to jest przede wszystkim, też są potwory, wiadomo. I tak, ogólnie tu oczywiście niektóre rzeczy, które po prostu nie pójdę, to sobie eksplorować będę prywatnie, natomiast teraz chcę z wami troszeczkę wam pokazać, jak to wygląda, na co tu warto się skupiać. I tak, tu będzie nasza taka baza, gdzie po prostu będziemy się wracać i po prostu te poziomy sobie podrasowywać, oczywiście levele nabijać sobie do pancerza i takie właśnie ulepszenia, więc właśnie tutaj to jest to miejsce.
A tu mamy Piesia. Piesio z początku wiem, że mnie zaatakował tak sprytnie. To ci Piesio, nie? I Żar. Żar bardzo się przyda. Zawsze w krytycznej sytuacji można go wykorzystać. Czemu nie, jak nie mamy Jezusa? Więc dróg jest naprawdę dużo, nie? Ale chodźmy sobie do tej kapliczki, bo to jest kapliczka Zjednoczenia. I tak naprawdę w kapliczce Zjednoczenia możemy poznać innych towarzyszy. Więc porozmawiajmy na początek z tym tutaj panem, chociaż... Zawsze warto pogadać, bo coś tam te podstawowe właśnie postacie dawały nam. Tylko nie wiem co. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. A niech się wypowie. We're not fit to lick their boots. I mamy upadek, na przykład emotkę. Co się śmiejesz? I tak. Ta kobieta, dzięki jej możemy po prostu mieć poziomy, które wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end I am at thy side. Okej, okay, i tak, nowy poziom. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. I tak, dzięki temu możemy sobie teraz wszystko powiększyć, zwiększyć, także dajmy sobie do zręczności możliwe, że z 2. Weźmy sobie witalność jeszcze jeden. Nie wiem, czy jeszcze mi, chyba jeszcze mi nawet na coś starczy. To także dajmy sobie do wytrzymałości, czemu nie? Ok, i potwierdzamy, tak. I już to mamy. Już to zwiększyliśmy. Witalność nam się zwiększyła. Elegancko. I tak. Tu jest, jak wspomniałem, właśnie nasze takie miejsce dotychczasowe i tutaj zawsze możemy się wrócić. Tam naprzeciw jest kowal i tu jest jakaś pani. U tej pani możemy kupić jakieś przedmioty, a u kowala możemy wzmacniać i jakoś zaklinać jakąś lepszą broń. Także tutaj kończymy sobie pierwszy materiał. Jeszcze wiem, że będę mógł sobie rozpalić ognisko. O właśnie, czyli to jest ten miecz, który zdobyliśmy, który nam pozwali rozpalić ognisko. I dzięki temu ognisku możemy się przeteleportować teraz gdzie indziej, do innego miejsca. Ale tam będziemy się bawić dalej. I wydaje mi się, że tutaj co nie zrobiłem, sobie poeksploruję. Bo wiem, że do góry muszę wejść po dachach gdzieś i tam jest fragment Estusa. Także ten Estus mogę sobie zwiększyć. Teraz go nie mam. Usiądę przy ognisku, mi się zwiększy i będę mógł mieć ich więcej. U kowala właśnie mogę te fragmenty Estusa robić, żeby ich po prostu mieć więcej. I wiem, że nie muszę mieć tego niebieskiego. W sumie bym poszedł, ale znowu będzie dialogi. Także wolę wam teraz tak to przekazać, jak to wygląda. Butelka z Estusa mieliśmy 3. Jak znajdę ten fragment, zaniosę kowalowi, będę miał 4, ale jeszcze na dodatek mogę tego niebieskiego nie mieć, a zamiast tego dołożę sobie jeszcze Estusa, to mogę mieć ich więcej i mogę już mieć ich 5 na początek, także to nam pewno się przyda. No i dalej, jak to wszystko poeksploruję, to pójdę do kolejnej mapy, wydaje mi się, że tam też większość poeksploruję, żebym był już przygotowany w miarę na bossa, którego pozostawię sobie właśnie na kolejny odcinek, o ile to wszystko wypali, bo nie wiem, czy uda mi się to wszystko jakoś przejść, bo wiem, że tu będzie ciężko. Oj, Dark Soulsy będą ciężkie, ale zobaczymy, przede mną ciężkie wydarzenie, ale myślę, że jakoś poradzimy, zobaczymy, ile tych odcinków będzie, bo zależy, jak daleko przejdę i jak daleko będę chciał w stanie tą grę dążyć. Jak na razie, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć.